rząd powstał ku zaskoczeniu wszystkich, może nie wszystkich, bo część osób sądziła, że tak będzie, ale rząd powstał wyłącznie i powstanie wyłącznie w oparciu o koalicję Platforma PSL. Przez długie miesiące zanosiło się na to, że koalicja będzie musiała być rozszerzona i że będzie to osłabiało pozycję, zwłaszcza lidera tej koalicji, czyli Donalda Tuska i lidera rządu, i że będzie to w związku z tym trudniejsza koalicja. Ponieważ się spodziewamy również, że druga połowa rządów Platformy, sądzę połowa, no bo sądzimy, ja też mam na to nadzieję, że po tych latach przyjdzie zmiana, ta druga część ich rządów będzie w warunkach trudniejszych. Po części to będzie wynikało z uwarunkowań niezależnych, na przykład z narastającego problemu w ekonomii światowej, który cały czas jest nierozwiązany i on narasta w sposób znacznie większy niż początkowo ekonomiści się spodziewali. Ale po drugie będzie też będzie to spowodowane błędami wewnętrznymi i różnymi zaniechaniami, które oczywiście doraźnie przyniosły Donaldowi Tuskowi sukces polityczny, bo prawdopodobnie część z tych reform by oznaczała utratę głosów, ale jednocześnie musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że oprócz pseudoreformy dotyczącej ubezpieczeń i OFE, pseudoreformy, dlatego że to było tak naprawdę cofnięcie się w rozwoju, jeśli chodzi o ten system ubezpieczeniowy, a nie zrobienie czegoś pozytywnego na przyszłość dla Polski, to tak naprawdę do żadnej poważnej zmiany ani reformy w jego czasie nie doszło, a to będzie odkładało się poważnymi problemami na lata następne. No, klasycznym, najczęściej wymienianym w tym momencie przykładem jest sprawa wysokości deficytu budżetowego, który jest utrzymywany na poziomie mniejszym niż konstytucyjny wymóg, czy raczej konstytucyjna granica 55%, wyłącznie dlatego, że są tak naprawdę ukrywane współczynniki i po części fałszowane wskaźniki budżetowe. One są chowane pod różnego rodzaju dywany, albo to w postaci funduszu drogowego, albo w postaci inaczej rozpisywanych dotacji europejskich. To powoduje, że ten drugi okres rządów Donalda Tuska będzie prawdopodobnie znacznie trudniejszy, ale trzeba przyznać, że zwycięstwo Platformy w tych wyborach z różnych powodów było bardzo wyraźne. Pierwszy powód to oczywiście unikanie trudnych tematów. I to jest, też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta taktyka ze strony Tuska doraźnie przyniosła efekty. Drugi powód to błędy PiS-u, który to PiS spodziewał się, jak większość komentatorów, spodziewał się, że różnica między PiS-em a Platformą będzie mniejsza. Nie będzie 9-10%, tylko będzie rzędu 3-4%. Wszyscy spodziewali się, że Platforma wygra. To miało jedno istotne znaczenie, a mianowicie w tym systemie liczenia głosów spowodowałoby, że prawdopodobnie Platforma ma około 10-15 mandatów mniej. A to już by oznaczało, że z PSL-em samodzielnie rządzić się nie da. Drugi powód, dla którego Tusk ma tak silną w tej chwili pozycję, to błędy PiS-u. Trzeci powód to jest największe zaskoczenie tych wyborów. Sądzę, że zaskoczenie również na pewno dla mnie, a sądzę, że dla większości z nas, to znaczy bardzo duży wynik Janusza Palikota, który zresztą zaczął się ujawniać tak naprawdę na 3 tygodnie przed wyborami. W momencie rejestracji list, w momencie, w którym ta formacja, jeśli w ogóle tak można mówić o tym, co Janusz Palikot w tej chwili zrobił, w którym ona powstawała, wszyscy nie spodziewali się nie tylko sukcesu, ale nawet tego, że te listy będą w jakikolwiek sposób sklecone. Ten sukces głównie, i zaraz o tym jeszcze będę mówił, z powodu błędów SLD przyszedł w ostatnich 3 tygodniach i spowodował na tyle silne osłabienie SLD, że również SLD przestaje być niezbędnym koalicjantem dla Donalda Tuska. Czyli jeśli chodzi o tworzenie tego rządu, możemy się spodziewać, po pierwsze, jak mówię, że ten rząd powstanie wyłącznie w oparciu o te dwa ugrupowania. Przewaga 5 głosów, którymi on dysponuje, jak wiecie doskonale, to jest tylko pozornie niewielka przewaga, dlatego że do tego dochodzi mandat mniejszości niemieckiej, a z 6 głosów przewagi to jest praktycznie 12 głosów w czasie głosowań. Czyli ta przewaga jest
o ile nie będzie bardzo znaczących absencji na przykład ministrów, a sądzę, że Tusk jest w stanie w tej sprawie zdopingować swoje zaplecze rządowe, to ta przewaga zupełnie spokojnie im pozwoli na rządzenie. Do czasu, w którym ewentualnie zaczęłoby się oczywiście to wszystko kruszyć, ale na tym etapie to jest stabilna, spokojna większość rządowa, która niejednokrotnie w różnych krajach europejskich pozorna pięciogłosowa przewaga dawała na całą kadencję możliwość rządzenia. Więc oni startują, trzeba to przyznać, startują z dobrej pozycji i Tusk, zgodnie zresztą z przewidywaniami, w tym moimi, ja pisałem w tej sprawie kilka tekstów, prawdopodobnie sięgnie w tej chwili po całkowite już zdominowanie tego środowiska politycznego. To, co w mediach w tej chwili się przebija a propos Schetyny, usuwania go ze stanowisk, proponowania roli, które będą całkowicie jemu podporządkowane, no jest nie tyle zapowiedzią, co już moim zdaniem egzekucją tego sposobu uprawiania polityki. Donald Tusk chce mieć w tej kadencji pewność, że zaplecze polityczne nie będzie mu przysparzało kłopotów i w moim przekonaniu osiągnie taką sytuację, bo tam nikt buntu w sytuacji zwycięstwa podnieść skutecznie nie jest w stanie, osiągnie aż do momentu, do którego zacznie się tak naprawdę kruszenie tego rządu. To jest o tyle istotne, że jak wszyscy wiemy, nasze oczekiwania, czy też nasze pretensje w stosunku do Platformy Obywatelskiej związane było z tym, nie że rządzi, tylko że rządzi nie mając ambicji, nie mając chęci zmian. Oraz że rządzi tak naprawdę unikając poważnych tematów i prześlizgując się po nich, chociażby to, co nie wydarzyło się, jeśli chodzi o prywatnych i drobnych przedsiębiorców w Polsce przez czas ich pierwszego rządu, no, jest idealną ilustracją, że rządy Tuska chciały przetrwać, był to rząd przetrwania. W tej drugiej kadencji, niezależnie od tego, czy poważnie traktujemy zapowiedzi Tuska o tym, że to jest jego ostatnia kadencja, czy rzeczywiście uważamy, że on odejdzie z szefostwa Platformy, ale w każdym razie atmosfera będzie inna i będziemy my również, jako środowisko polityczne, mieli lepszą okazję do rozliczania tego, co ten rząd będzie robił i w jaki sposób on będzie działał.